Cześć, ja jestem Eulalia i na tym kanale chcę Cię nauczyć zdrowego podejścia do jedzenia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak kontrolować apetyt, przedstawić m.in. podstawowe różnice między głodem a apetytem, a także podzielę się praktycznymi poradami, jak ten apetyt skutecznie kontrolować. Zapraszam! Zrozumienie różnicy między fizycznym głodem a apetytem jest kluczową kwestią w zmianie nawyków żywieniowych. Istnieje wiele skutecznych sposobów na to, aby kontrolować apetyt i jest to głównie związane z odpowiednim doborem pokarmów, a także z gospodarką hormonalną. Posiadamy system regulujący nasze łaknienie, znajduje się on w podwskórzu i nazywany jest ośrodkiem głodu i sytości. Głód jest fizjologiczną odpowiedzią na sygnały organizmu, które dzielą się na motoryczne, termiczne, metaboliczne i hormonalne. Głód może objawiać się w bardzo różny sposób, na przykład poprzez zawroty głowy, nagłe spadki energii, burczenie w brzuchu. Dlatego tak bardzo ważne są regularne dostawy energii w postaci pełnowartościowych posiłków. Problem w tym, że jedzenie pełni nie tylko funkcję biologiczną, ale także psychologiczną. Z kolei apetyt to jest nieustępliwa chęć zjedzenia konkretnego produktu, która pojawia się w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne, takie jak widok bardzo apetycznego ciasta, zapach świeżo upieczonej drożdżówki albo pojawienie się reklamy soczystego burgera w telewizji. W odróżnieniu od głodu, apetyt jest potrzebą psychologiczną, która się pojawia w wyniku potrzeby rozładowania różnych emocji. Wbrew powszechnej opinii, apetyt nie jest tożsamy z głodem fizycznym, nie jest regulowany przez ośrodek głodu i sytości, a przez nasze nastroje i zmysły. Co w takim razie robić, aby faktycznie ten apetyt zmniejszyć? Po pierwsze, zadbaj o odpowiednią jakość i długość snu. To zapewni odpowiednią regulację hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu i sytości. Poza tym niedobór snu zwiększa wytwarzanie hormonu głodu, greliny, a zmniejsza wytwarzanie hormonu odpowiedzialnego za sytość, czyli leptyny. Po drugie, zwiększ podaż błonnika pokarmowego w diecie. I tutaj WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, zaleca, aby podaż tego błonnika wahała się między 25 a 40 gramów dziennie, ale jest to bardzo indywidualna kwestia. 25 gram błonnika to jest takie minimum. Błonnik znajdziesz w świeżych owocach i warzywach, produktach pełnoziarnistych, orzechach, nasionach, a także suszonych owocach. Dlaczego jest taki ważny? Przede wszystkim poprawia perystaltykę jelit, obniża poposiłkowe stężenie glukozy we krwi, a co za tym idzie, zapewnia sytość na długie godziny. Po trzecie, pij dużo wody, zwłaszcza jeśli Twoja dieta jest bogata w błonnik. Niektóre badania wykazały, że wypicie jednej, dwóch szklanek wody tuż przed posiłkiem pozwala zjeść na mniejsze porcje. Po czwarte, jedz uważnie. Podczas posiłków skup się na zawartości talerza. Wyeliminuj tak zwane rozpraszacze, czyli odłóż telefon, wyłącz telewizję, Netflixa, cokolwiek. Skup się na jedzeniu. Tu i teraz, dokładnie przeżuwaj każdy kę. Po piąte, zadbaj o to, aby Twoje posiłki były zbilansowane, czyli każdy z posiłków powinien zawierać pełnowartościowe źródło białka, węglowodany złożone, witaminy, minerały i tłuszcze. Po szóste, unikaj węglowodanowych przekąsek. Jeśli wybierasz same owoce na przekąskę, to koniecznie dodaj do tego garść orzechów albo kostkę gorzkiej czekolady. Po siódme, po każdym posiłku odczekaj minimum 15 minut, zanim zaczniesz dojadać. Ten czas pozwoli na dotarcie informacji o odczuwaniu sytości do mózgu. Po ósme, włącz codzienną aktywność fizyczną, spacer, rower, pływanie w jeziorze, cokolwiek. Ważne, aby być aktywnym w ciągu dnia. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji, a także na mojego Instagrama o tej samej nazwie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.